Witam Was wszystkich serdecznie. To już jest niedziela, więc ostatni dzień rywalizacji w Pucharze Świata w Zakopanem. Dzisiaj konkurs indywidualny od godziny 16, wcześniej, bo o 14.30 kwalifikacje z udziałem 11 reprezentantów Polski. Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich. Troszeczkę sobie dzisiaj znowu pochodzimy po mieście. Mam w planach wizytę w bardzo istotnym miejscu dla kibiców skoków narciarskich, myślę. Dzisiaj również 35. urodziny Piotra Żyły, także wszystkiego najlepszego dla wiewióra. No i też oczywiście tutaj chciałem pokazać, że bardzo są buty na Gaba. Nawet teraz korzystniej wyglądam, jakbym miał taki profil, no ale niestety tylko na chwilę. Są buty na Gaba przekazane wczoraj osobiście przez trenera Macieja Maciusiaka. Nie nagrywaliśmy nic tam, co prawda, jakiegoś takiego powitalnego, ani jakiegoś oficjalnego przekazania nie było uroczystego, bo trener też gdzieś tam się spieszył w biegu na rozmowy, na narady. Natomiast no, jak widzicie, jeszcze raz pokażę, bo naprawdę mam korzystny profil. Te buty też są bardzo, bardzo piękne, proszę bardzo, z dwóch stron. Czarno-zielone, także będzie wystrój programu wszystkich klubów na pewno lepszy, także pozdrowienia dla trenera Maciusiaka, wszystkich ludzi dobrej woli. Muszę Wam przyznać, że ulica Broniewskiego, która znajduje się tutaj za moimi plecami, a w ogóle tam jeszcze bardziej w tle, opodal, o, w tę stronę, to tam jest, o, Wielka Krokiew. To jest jedna z chyba bardziej urokliwych miejsc w tej części Zakopanego, no bo dociera się nią do centrum z Antałówki, no i są piękne, piękne widoki. Może nie aż tak piękne, jak widzieliście w piątek na vlogu, no bo to trzeba było podejść trochę pod górę, ale naprawdę można się nasycić tymi walorami estetycznymi. Zresztą no, Antałówka, na temat której udało mi się troszeczkę poczytać, no to jest dosyć rozległe wzniesienie. Najwyższy punkt to 937 metrów nad poziomem morza, więc całkiem, całkiem solidnie. Też z tego miejsca pozdrawiam serdecznie całą grupę Insiders oraz redaktora Michała Chmielewskiego z TVP Sport, z którym rozmawiałem wczoraj. No i też zwrócił mi uwagę na to, że to nie jest ważne miejsce tylko pod kątem kościołów czy ładnych tutaj miejsc wypoczynkowych, ale skoków narciarskich, ponieważ w 1920 roku nieopodal tutaj, dokładnie na Chycówce, ale to właśnie element Antałówki, tego wzniesienia, odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Wygrał wtedy Leszek Pawłowski z Lwowa, skacząc 14 metrów. Obiekt oczywiście inny niż dzisiaj znamy, no bo usypany ze śniegu, gałęzi, no i lądowali zawodnicy na takiej łączce. Później w tych rejonach powstawały kolejne właśnie skocznie. No ale też piękna historia. No, Leszek Pawłowski z Lwowa, wiemy, miejscowość, która przed II wojną światową była jeszcze w granicach Polski, do dzisiaj jest swego rodzaju symbolem polskości na Ukrainie. Ja co prawda niestety jeszcze nie byłem, no ale wielu znajomych, którzy mieli okazję odwiedzić to piękne miasto, niewątpliwie to podkreślają. Także ważne miejsce Antałówka dla historii polskich skoków narciarskich, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj polscy skoczkowie również powalczą o jak najdalsze loty. Wiadomo, już pewnie trochę dalej niż 14 metrów, bo czasy się zmieniły, no ale niech to będzie takie 14 metrów na miarę naszych dzisiejszych czasów, czyli myślę, że gdzieś w okolicach 130 być może metrów, czy 135, no bo wtedy punkt K, chociaż to też trzeba troszeczkę inaczej mierzyć, dziś tak to skocznia mówiło się, że jest 15-metrowa, więc może nawet nie punkt K, tylko punkt HS, a punkt HS w Zakopanem zlokalizowany na 140 metrze, więc te takie 14 metrów to by było gdzieś rzeczywiście 130, może nawet 8-7, także tego życzmy Polakom. No i jako słowo się rzekło, skoro droga prowadząca do centrum, no to idziemy w kierunku centrum. Znajdujemy się w kolejnym niezwykle urokliwym miejscu Zakopanego, mianowicie przy potoku Bystra, który tutaj sobie, o, widać teraz, może nawet tak stanę, o, sobie za moimi plecami płynie, rozciąga się tutaj przez miasto, ponad 9 km ma długości, więc całkiem, całkiem sporo, no i też oczywiście wysokogórski potok ma taką tendencję opadającą, no bo jego źródło jest no prawie 1200 metrów nad poziomem morza, 1170, natomiast ujście, no to jest troszeczkę ponad 800 metrów nad poziomem morza, dokładnie chyba 802. No, miejmy nadzieję, że forma naszych skoczków nie będzie tak opadać jak tutaj ten potok, ale niewątpliwie urokliwe miejsce. No i oto gdzie mnie ta droga przez potoki Bystra, przez zakopiańskie ścieżki przewiodła. Za moimi plecami mamy Kamilant, czyli to jest to miejsce, które uważam, że naprawdę warto, będąc Zakopanem, teraz odwiedzić, zwłaszcza jak się jest kibicem skoków narciarskich, ale
nie tylko. Miejsce, w którym mamy wszystkie trofea Kamila Stocha, czyli niemal wszystkie, też bardzo, bardzo tak ładnie poukładane, więc troszeczkę dzisiaj tutaj pokażę Wam, jak to od środka wygląda. To już co do Kamila Stocha, no to oczywiście życzymy powrotu do zdrowia. Wczoraj piękne zachowanie. Jeden z najważniejszych momentów tego konkursu drużynowego, pojawienie się Kamila Stocha w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą serią, śpiewy z kibicami. No wzruszył się wyraźnie nasz mistrz. Podkręcił on kostkę w tygodniu na treningu podczas gry w siatkonogę, no i taka pechowa kontuzja, 2-3 tygodnie przerwy, też oczywiście wiemy o tych jego problemach z formą, przez które nie skakał w ostatnim czasie. No układa się to pięknie, być może jak scenariusz filmowy, że zakończy się to medalem w Pekinie, natomiast no wiemy, że scenariusze filmowe z scenariuszami filmowymi, natomiast rzeczywistość jest bardzo trudna teraz dla Kamila. Sam przyznawał w wywiadach, że tęskni za skakaniem. Także miejmy nadzieję, że uda mu się szybko wrócić. Wsparcie od kibiców dostał niesamowite i naprawdę tym bardziej warto tutaj też troszeczkę popatrzeć i tak bym powiedział, podnieść się na duchu po tych wynikach naszych skoczków w tym sezonie, że naprawdę nasi potrafią skakać, bo tutaj nie tylko mamy medale indywidualne Kamila Stocha, ale oczywiście sukcesy w drużynie, takie jak Mistrzostwa Świata w Lahti, kiedy zostaliśmy najlepszą drużyną. Też jest wspomnienie o zwycięstwie w Pucharze Narodów wtedy. Co prawda tego trofeum nie ma, no bo jest w Krakowie, w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego, ale te sukcesy polskie drużynowe również tutaj są, więc zapraszam serdecznie na takie lekkie oprowadzanie. Mnóstwo różnych trofeów. Na dole na początku taki punkt, gdzie pokazane są kulisy pracy serwismenów, czyli tych ludzi, którzy odpowiadają za smarowanie nart, też budowa tej narty, pozycja najazdowa. A teraz znajdujemy się w takim pokoju stylizowanym na pokój dziecięcy Kamila Stocha. To są jego pierwsze pamiątki, pierwsze medale, pierwsze nagrody, też plastron z Mistrzostw Świata Juniorów w 2005 roku. Także zdjęcie z Janem Ahonenem z młodości, czapka Milki, na której zbierał autografy Ahonena, Nieminena, wiele wybitnych skoczków z przeszłości. Nie ma co prawda Martina Schmidta na tej czapce, no ale to jest jedyny taki zawodnik z wielkich przeszłych legend, który się nie podpisał Kamilowi. Zresztą jest taki dopisek, że jeżeli ktoś Martina Schmidta spotka i mu o tym powie, no to można powiedzieć, żeby przyszedł do Kamilandu i miejsce na pewno na ten zaległy podpis się znajdzie, no bo to był przecież zawodnik najbardziej kojarzony z Milką. No cóż, także myślę, że fajny taki początek zwiedzania, właśnie powrót do dziecięcej przyszłości Kamila. Jesteśmy teraz w sali, gdzie jak sam Kamil Stoch określa tutaj na nagraniach, które są wyświetlane. Swoją drogą bardzo fajny pomysł, no bo trochę możemy się czuć, jakby sam Kamil Stoch nas oprowadzał w tym miejscu. Jego pierwsze sportowe większe porażki oraz pierwsze większe sportowe sukcesy, czyli choćby Puchar za pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem tutaj w 2012 roku podczas tego słynnego weekendu, kiedy w piątek Adam Małysz wygrał po raz ostatni, potem w niedzielę zaliczył upadek, no i Kamil stał właśnie takie symboliczne przejęcie pałeczki, odniósł pierwsze zwycięstwo, ale też mamy puchary z Mistrzostw Świata w drużynie w 2013 roku, też nominacje olimpijskie. Vancouver, Turyn, czyli te pierwsze igrzyska olimpijskie Kamila Stocha, także naprawdę efektownie to wszystko wygląda. No i idziemy dalej. Słuchajcie, jak widzicie, zrobiło się trochę ciemniej, przez co być może jakość nagrania nie jest idealna, ale robi to naprawdę fantastyczny klimat. Tutaj jest sporo pokojów wypełnionych niesamowitymi trofeami. Oddzielny pokój, zwany teatralny, dedykowany 2014 roku, czyli temu okresowi w 2014 roku, może tak, czyli wtedy, kiedy Kamil Stoch zdobywał podwójne złoto olimpijskie na igrzyskach w Soczi. Pięknie naprawdę to wszystko wygląda, również z tym kaskiem, z symbolem polskich lotników. No wielkim lotnikiem na pewno Kamil Stoch wówczas był. Również mamy salę z pierwszym złotym orłem. On jest tak szczególnie wyróżniony. Pierwszy złoty orzeł za wygranie turnieju czterech skoczni w 2017 roku. Też mamy kryształową kulę. Tutaj mamy nagrody za OR, szczególnie efektowne. Także naprawdę warto tutaj przyjść, na co popatrzeć. No i ostatnie niemal miejsce w Kamilandzie, również Masu Jurów ma swoje przesłanie. Za mną kalendarz akurat na 2020 rok klubu Evenement Zakopane, KS Evenement Zakopane, klubu, który jest założony przez Kamila Stocha, którego barwy choćby reprezentuje Stefan Hula, ale nie tylko Stefan Hula, ale też wielu młodych, utalentowanych skoczków, którzy tutaj wypowiadają się na nagraniach o różnych
tych swoich marzeniach sportowych, więc nie pytam takie pytanie, czy woleliby wygrać złoty medal olimpijski, czy mieć milion dolarów. No i odpowiedzi są jednoznaczne, że wygrać złoty medal olimpijski, także też pozytywne sportowe przesłanie. Też są jeszcze tutaj oczywiście różnego rodzaju trofea, puchary, Zaroware czy zaletnie Grand Prix. Też mamy taką ściankę z rysunkami dzieci dla kandydatów, właśnie też z tego klubu między innymi, także fajne takie też jakby pokazanie, że doceniamy tę piękną karierę, te trofea jakby o tym świadczą, są naprawdę też pięknie tutaj pokazane, ale warto pamiętać o przyszłości i o tym narybku i nowym pokoleniu. No i jesteśmy już po odwiedzinach w Kamilandzie, oddalamy się, jak widzicie, zresztą powoli za moimi plecami, flaga biało-czerwona jest, także widać od razu dokąd się przychodzi i tutaj też dla jakiego kraju te wszystkie trofea Kamil Stoch zdobywał. Sprawa najważniejsza, adres, i alkohole, tak przypadkiem przy Kamilandzie oczywiście zupełnym. Adres przerwy Tetmajera 6 w Zakopanem, nie opodal Krupówek, tutaj naprawdę kilka kroków. Cena biletu normalnego 20 zł, tak sobie tutaj przewinę, muszę wymieniać Państwa. Cena biletu normalnego 20 zł, ulgowy 10, więc też wydaje mi się, że te ceny przystępne. Można sobie też za dopłatą 10 zł kupić taki specjalny bilet w formie akredytacji, także tak prestiżowo. Też na dole mamy taki sklepik z czapkami na przykład, z kurtkami, ale też i z takimi pamiątkami tutaj regionalnymi, więc jest to taka galeria trofeów, można powiedzieć, połączona ze sklepem z pamiątkami, więc też fajnie to zrobione. No i tutaj też ukłony oczywiście dla Kamila, bo on te wszystkie trofea wywalczył, ale dla Ewy Bilanstock, która była pomysłodawczynią, no i też ma takie zacięcie bardzo plastyczne, studiowała w tym kierunku, więc też no te wszystkie trofea są naprawdę ładnie poukładane, dobrze też wszystko rozplanowane oczywiście one same w sobie są piękne, bo to są często różnego rodzaju kryształy, czyli na czele z kryształową kulą też te medale w kształcie śnieżynki z Mistrzostw Świata, ale też to jak one są wkomponowane też z tłem odpowiednim, zwłaszcza te dwa medale złotoolimpijskie z Soczi i to tło też robi wrażenie, ono też jest wykonane ze swego rodzaju minerałów, diamentów, tam też jest element meteorytu z Czelabińska, który no pojawił się na tym okresie właśnie, to była taka głośna sprawa, że kosmici atakują być może, także naprawdę to Ewa Bilanstock zaplanowała niesamowicie, no i myślę, że fajna forma spędzenia czasu, powoli udajemy się na skocznię, o godzinie 14.30 dzisiaj kwalifikacji, więc wcześniej, no te kwalifikacje, które miały być oczywiście w piątek, no i o godzinie 16.00 początek konkursu indywidualnego, miejmy nadzieję, że z Polakami w nie najmniejszych rolach. No, oczywiście w drodze z Kamilandu na skocznię odwiedziłem Krupówki, no bo to też jest taka droga prowadząca na skocznię, pewnie nie najszybsza, nie jedyna, ale jedna z bardziej popularnych. No i na Krupówkach trzeba powiedzieć, że ludzi bardzo, bardzo dużo, też wielu z szalikami. Tych trąbek jest na pewno mniej niż wczoraj, kiedy tu byłem o 21.45. Oczywiście w celu wypicia herbaty z cytryną. No ale pod skocznią na pewno będzie tych trąbek zdecydowanie więcej, podobnie jak kramów z bigosem, nie tylko pana Romana. No inflacja oczywiście zauważalna, wszystko droższe, zresztą Kamil Stoch o tym nawet wczoraj mówił, że mimo tych drogich biletów dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie, no bo 200 zł najtańszy chyba bilet kosztuje na zawody, nawet nie chyba, tylko na pewno 200 zł kosztuje najtańszy bilet na zawody pojedyncze Pucharu Świata, więc no cały weekend to jest złotych 400, kwalifikacje kosztowały za 100 zł. No wiemy, że się nie odbyło, ale te bilety podejrzewam przychodzą na dziś. No i to jest znacznie drożej niż choćby w Wiśle, bo w Wiśle te bilety kosztowały najtańsze za 110 zł. No ale wiemy, że w Zakopanem wyższe są koszty organizacji. No i też cały czas, mimo że to niewiele czasu minęło, ale no ceny drożeją nawet na przestrzeni tych tam kilku tygodni, które dzielą konkursy w Wiśle, w Zakopanem, więc no nie jest łatwo, ale wiemy, że radość jest bezcenna, no i też dla wielu ludzi no nie jest to, jak się okazuje, jakaś taka, bym powiedział, przeszkoda demolująca ich plany spędzenia weekendu w pięknym zakopiańskim anturażu.
No i miejmy nadzieję, że też głośno będą oni dopingować dzisiaj 11 biało-czerwonych, którzy wystartują w kwalifikacjach, no i oby w konkursie. Czemu przecież miałoby być inaczej? No, znaczy może dlatego, że nam słabo idzie w tym sezonie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także tak wyglądają kupówki, proszę bardzo, tutaj widać samego plecami. Będziemy malować. Sporo tych ludzi. Jest na pewno pozytywna niedzielna atmosfera. Dzień dobry. Po ile oscypki? Po 2,50. Dużo. Są te małe, widzę, takie śmietankowe, tak? Tak, po 2,50. Dobra, to ja bym poprosił może warkoczyka jednego. Wędzonego białego? No tak, wędzonego białego i może ze dwa te mniejsze, albo trzy może pani dać. No i jestem już pod skocznią, pod Wielką Krokwią Zakopane. Oscypki oczywiście po drodze zjedzone, białe jak kolor alby, którą zdarza mi się jeszcze nosić podczas niektórych mszy parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. No ale oczywiście taka góralska przekąska niewątpliwie mile widziana. Tutaj oczywiście pod skocznią też jest mnóstwo tego, cały czas tak jak i wczoraj. Pana Romana też spotkałem po drodze, powiedzieliśmy sobie miły dzień dobry. Spotkałem też kibica z Warszawy, który opowiadał o tym, no, że dosyć sporo trzeba zapłacić za nocleg, że to też są ceny gdzieś sięgające kilkuset złotych, na przykład za cały weekend też za dwie osoby, także no jest drogo, ale jest też radośnie, bo entuzjazm wśród kibiców dosyć widoczny, chociaż oczywiście umiarkowany, bo wyniki sportowe wiadomo, że są w tym sezonie jakie są. No, myślę, że około 10 tysięcy kibiców też dzisiaj można się spodziewać tutaj na obiekcie, także wielkie sportowe święto. Tutaj też skoczkowie pod obiektem się rozgrzewają. Widziałem też, no teraz choćby obok mnie przebiega Albo Regner Granerud, śmignął tak delikatnie za moimi plecami, który tutaj właśnie prowadzi taką ostatnią rozgrzewkę, bo nie mają kwalifikacje. Wczoraj też widziałem Piotra Żyłę i Pawła Wąska, którzy pod wejściem do biura prasowego się rozgrzewają, także jest też bliskość tych wielkich tutaj postaci. Bardziej być może dla tych ludzi z akredytacjami niż kibiców, chociaż w sumie tutaj teraz jestem jeszcze wśród kibiców, ten Granerud przebiegał, więc aż tak źle nie jest. Dobrze, w każdym razie 14.30 początek kwalifikacji, trzymamy kciuki za biało-biało-czerwonych. Słuchajcie, okazuje się, że Warszawa się z Warszawą zejdzie nawet pod Wielką Krokwią. Witamy serdecznie, ze mną jest Michał, który uprawia biatlon na co dzień, jak się okazało. Biatlon, no. Powiedz mi, jak taka historia, bo Warszawa, biatlon, no to tak jak to się mówi, nie jest to być może najbardziej oczywiste połączenie. Nie, no nie mogę powiedzieć tej historii, bo źle bym wyszedł. Aha, no ale skąd takie zainteresowanie w takim razie? No, bo ty pochodzisz z Warszawy, czy... Na pewno Tomek Sikora trochę, sukcesy jedyne na skalę światową w męskim biatlonie. No i tak było, że w pięcioboju, może tak powiem, że w pięcioboju mnie chcieli Nowoczesnym, to wyszedł biatlon. Jak ci tutaj podoba atmosfera w tym Nie, roku? No super, jak zawsze. To może trochę mniej ludzi niż zwykle, ale to może przez pandemię. Mhm. No właśnie, dzisiaj 35. urodziny Piotrka Żyły, czego mu będziemy życzyć? Czego można życzyć? Jeszcze? No tego już mu nie trzeba życzyć, to już ma. No to... Żeby zarobił trochę na tej skoczni, co, bo inflacja idzie do góry, to chyba jedyne, co? Nie, no Piotrek jest chyba najpozytywniejszą postacią, która się w skokach przenika, więc niech będzie taki, jaki jest. Słuchajcie, już za chwilę początek konkursu indywidualnego w Pucharu Świata w Zakopanem. Jak widać, atmosfera i słychać fantastyczna, 9 Polaków w konkursie. Co ciekawe, w kwalifikacjach najlepszy Maciej Kot i Piotr Żyła, jak ze chłopiec. Przed nami reprezentant Polski, Andrzej Stękało! Teraz 120,5 metra, 120.5 meters. Trenerze, jeżeli chodzi o ten cały weekend w Zakopanem, liczyliście trochę na więcej, czy tak w miarę występno tego się spodziewaliście? Zawsze liczyliśmy na dużo więcej, bo mamy zawodników, też już była pytania, Klimek Murańka, Kuba Wolny, Andrzej Stękała. To są skoczkowie, którzy już pokazali wcześniej i umią skakać, ale te skoki no są niestabilne i wychodzi jeden dobry skok na 4-5 skoków, po prostu tak to jest.
i w Rotorze za mało. Na igrzyska jedzie Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotrek Żyła, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Taką decyzję podjęli trenerzy. Myślę, że to jest słuszna decyzja, bo wybrani zostali ci najlepsi, oczywiście. Dawid i Kamil nie mieli szans tutaj startowania, ale to są dalej najlepsi zawodnicy nasi, więc dlatego też to jest słuszna decyzja. Zostają tutaj tydzień prawdopodobnie treningu, jeśli tu się nie da, pojadą gdzieś w Europę, gdzie będzie można trenować. Pozostali jadą z Maćkiem Maciusiakiem na do Tichize Neustadt na Puchar Świata. No i walczymy dalej. Mam nadzieję, że czasu wystarczy. Jak wrażenia na gorąco po skokach? Jesteś zadowolony, czy czegoś zabrakło? Na pewno czegoś zabrakło. Nie były te skoki dzisiaj idealne, ale fajnie. Była fajna atmosfera, byli kibice, spisali się jak zwykle fantastycznie. To najbardziej się cieszyło, że mogliśmy z tymi kibicami skakać i cieszyć się tymi skokami. Wszystkiego najlepszego przede wszystkim z okazji urodzin. No i co tutaj przyniosłeś? Koszyk PSP, rozumiem, nie przypadkowo. Tak, Patryki od TVP. No i dużo ludzi przyszło na moim trendzie. No. Maciek, jakie wrażenia po tym dzisiejszym konkursie? No niewiele zabrakło do 30, ale jednak trochę zabrakło. No niewiele zabrakło, to bardziej boli, jeżeli tak mało braknie, ale tak biorę to na klatę, bo wiem, że to mój błąd, niezłe warunki, nie wszystko po prostu. Gdybym skoczył tak w kwalifikacjach, te punkty spokojnie by były. Jak to świadczy o tych młodszych zawodnikach, że jedzie na igrzyska najstarszy z kadry Stefan Hula? Chyba nie najlepiej. Ja myślę, że tak oni nie patrzą, bo drużyna jest świetna, zawodnicy się wspierają, ta drużyna funkcjonuje naprawdę dobrze. Myślę, że coś takiego, że patrzą na to, czy Stefan jest najstarszy. Myślę, że nie, bo teraz właśnie byłem zawodnikami i zgłosiłem plan plus nominację. Wszyscy też zrobili dla Stefana aplauz, że jako piąty się nanominował i ta atmosfera dalej jest dobra. Wiadomo, że ten czas teraz jest ciężki, ale to, co mówiłem, wszyscy wiedzą dobrze, nie podają się i walczymy dalej. Sezon jeszcze jest jeszcze dużo zawodów jest przed nami. Chcemy po prostu, wszyscy chcą, żeby pokazać na co nas. Taki spokojny trening pomoże przed igrzyskami, jak pan myśli? Myślę, że tak. No ja dawno apelowałem o ten trening, że jednak no wszystko może trzeba się wcześniej wycofać z Pucharu Świata, na spokojnie potrenować, zrobić progres, zrobić dobre podstawy, podbudowę, ale też ustabilizować technikę, no i wtedy walczyć dalej. Stefan, powiedz mi, jak wrażenia tak na gorąco po tym twoim dzisiejszym występie, jak się czujesz? Po 20 oddanych skokach na prowadzeniu reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler, drugi CNProwc, trzeci Petr. Zabrakło tego przypieczętowania w nieudanego weekendu. Ten ostatni okres dla ciebie to jest na takie coś pozytywnego? Poczułeś trochę na tą dawną formę? No choćby trener Maciusiak mówił, że w planicy taki jeden skok oddałeś jak z dawnych lat. No, może jeszcze nie poczułem tego, co na tych najlepszych lat. Natomiast rzeczywiście kilka skoków w planicy, szczególnie ten jeden, był bardzo dobry, taki jeden z lepszych, jakie oddałem w ostatnich latach. I myślę, że ten skok w kwalifikacjach to było nawiązanie do tego skoku. Sytuacji zawodu chyba najlepszy skok w tym roku. Takie skoki trzeba było ustabilizować, wiadomo, do 17 miejsca, jeżeli to weekend skakinałoby się do 20, można myśleć o 10. No teraz wiemy, że nominowani na olimpiadę nie jadą do Tichize Neustadt, będą spokojnie trenować. Też możemy powiedzieć, że Willingen ich nie będzie, czy wrócą przed igrzyskami następnym? Willingen już pojedziemy. Bo z Willingen od razu w poniedziałek po zawodach jest odlot do Pekinu. I pan zostaje tutaj z tą grupą, trenujecie w Polsce, czy jaki jest plan teraz? Tak, zjeżdżamy sobie w czwartek, tak jak rytm zawodów i zostajemy. Wstępnie będziemy tu i jeżeli będziemy do niedzieli, do poniedziałku, do wtorku, tak może być też. Uwidzimy, a jakby prognoza, bo prognoza nie jest na razie jeszcze dobra, już mamy też warianty, żeby gdzieś wyjechać. Piotrkowi Żyle, czego dzisiaj tak brakowało, żeby gdzieś do dziesiątki doskoczyć? Nie wiem, Piotrek jakiś był od samego początku tutaj bardzo niespójny, to było widać. Pojedyncze skoki nie najlepsze, ale niezłe. Ale to cały czas jest za mało. Myślę, że ten tydzień, który spędzą teraz, wykorzystają pozytywnie. Panie trenerze, to była najtrudniejsza decyzja w trenerskiej karierze, wybór tych wszystkich skoczków na
na igrzyska, no bo trzeba było niektórym powiedzieć, że przepraszam, ale nie. Zawsze to jest ciężkie, bo wiem, że wszyscy pracują i niektórzy zawodnicy byli blisko, ale ja myślę, że muszą to zrozumieć, że po prostu jadą momentalnie ty najlepsi. Nie możemy jechać wszyscy. Trenerze, śpi pan spokojnie po nocach, czy ciężko, bo nerwy wysokie? Największe chyba w życiu nerwy, prawda? Od początku sezonu nie jest dobrze po prostu. Ciężko w takiej sytuacji, ale ja mam nadzieję, że teraz, dlatego była ta decyzja, żeby sobie potrenować teraz, wszystko rzucić za głowę po prostu i w kierunek 100% koncentrację na tym, żeby się przygotować i żeby to ruszyło i zrobiliśmy też jakiś medal z tymi jedziemy i tak dalej. I też, żeby kibiców. Bo Skoczkowie może oprócz Piotra, żeby korzystają z psychologa, ale czy pan też korzysta z takiej pomocy jakiejś? Nie korzystam. Mnie drużyna daje moc i pewność tego, że trzymiemy się, walczymy. Przegrywamy razem wygrywamy i to jest w domu też mam duże wsparcie. To są bardzo ważne rzeczy w tym okresie i wiem, że po prostu my musimy iść do przodu i walczyć. A nie było pomysłu wcześniej, żeby odpuścić jeszcze może, nie wiem, jakiś weekend poprzedni w Bischofshofen i żeby po prostu wcześniej odpuszczać jakieś zawody Pucharu Świata, no bo wiemy, że tak naprawdę no my już szans na wielkie sukcesy w Pucharze Świata nie mamy, no i liczą się tylko igrzyska. Tak, chcieliśmy przez zawody, bo teraz do tylu mówić mieliśmy, nie mieliśmy, może tak miało być, ale ważne, że teraz tak robimy i ja czuję, że to jest bardzo dobra decyzja. Też dostałem potwierdzenie nie tylko od sztabu, od Adama. I tego się trzymiemy i koncentrujemy się na igrzyskach.